Panie Wojciechu, czym dla Pana jest wolność słowa? Prawem obywatelskim, o które niestety z każdą władzą trzeba walczyć, nawet jeśli jest to tak demokratyczna władza jak władza w Stanach Zjednoczonych. Tam, pomimo poprawki do konstytucji, która wyraźnie mówi, że nie można zapisać żadnego nowego prawa, które ograniczyłoby swobodę wypowiedzi obywatelskich. Czyli w konstytucji jest taka blokada przed zmianą konstytucji, odbierającą prawo do pyskowania we wszystkie strony. Więc nawet tam trzeba walczyć o wolność słowa, bo są różne inne sposoby ograniczające. W Polsce jest tak, że chłopak, który zrobił stronę antykomor.pl, dostał wyrok wieloletni za dowcipy na temat prezydenta oraz za wyimki z własnych wypowiedzi prezydenta Komorowskiego. Czyli za to, że pokazywał, jak prezydent Komorowski się wypowiadał. Za to dostał wieloletni wyrok. My wszyscy, głównie obywatele, zapominamy o tym, że władzę trzeba kopać w tyłek. Władza bierze pieniądze. W Ameryce dziennikarz w czasie wywiadu z prezydentem Obamą zapytał, kiedy oddasz moje pieniądze? Bierzesz ode mnie pensję. Co zrobiłeś ze swoich obietnic wyborczych? Chociaż jedną spełniłeś, bo brałeś pieniądze ode mnie przez ostatnie 3 lata swojej prezydentury za to, żeby wykonać swoje obietnice wyborcze, a żadnej nie spełniłeś. Donaldowi Tuskowi trzeba przyłożyć ten pański mikrofon w taki sposób i zadać mu dokładnie takie samo pytanie. Dlaczego jest potrzebne drugie exposé? Co się zmieniło? Sytuacja w Europie od pierwszego exposé premiera się nie zmieniła ani o jotę. To nie jest nowy kryzys, który się pojawił. A Donald Tusk robi nowe exposé, bo chce zakamuflować to, że z poprzedniego exposé i jeszcze poprzedniego nie spełnił żadnej obietnicy. Więc proszę pana, no państwo nie jest od zdawania egzaminów, tylko od wykonywania poleceń. Pan Dworak też powinien wykonać polecenie 2,5 miliona ludzi, którzy żądają miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. On jest od wykonywania rozkazów narodu, a nie od zarządzania eterem, tak jakby prowadził ciągle swoją prywatną firmę. Właśnie wspomniał pan o Donaldzie Tusku, który obiecywał, że nie będzie podnosił podatków, że w jego rządzie nie będzie miejsca dla osób chcących je w dalszym ciągu podnosić. Czy widzi pan zatem nadzieję, że premier w najbliższym okresie zaniecha działań, które powodują znaczny rozrost ucisku fiskalnego Polaków? Nie spełnia obietnic, tylko je łamie. To jest złamanie kontraktu publicznego. Jeżeli w miejscu publicznym z urzędu urzędnik państwowy na trybunie sejmowej jako premier wygłasza pewne obietnice, no to jest kontrakt tak samo ważny, jeśli nie ważniejszy, jak ten, który my spisujemy u notariusza. Jeżeli pan nie wywiąże się ze zobowiązań spisanych u notariusza wobec mnie, podpisał pan weksel, to przychodzi do pana komornik i kasuje ten weksel. Należy skasować weksel Donalda Tuska. Publicznie podjęte zobowiązanie jest przestępstwem złamanie takiego zobowiązania. Facet łamie prawo codziennie. Czy to, że wrak tu polewa w dalszym ciągu znajduje się w Rosji, czy to są zaniechania polskiego rządu, czy tutaj rząd dopuścił się do jakiejś nieprawidłowości? Wie pan, nie wiem, czy jest sens, żebym ja odpowiadał na te pytania, bo to wystarczy zdrowy rozsądek. No wszyscy się orientujemy, że jest niegodziwością, żeby zwłoki naszych zmarłych pozostały niepochowane. A skoro, przepraszam, to była katastrofa i ten samolot gruchnął o ziemię z dużą prędkością. Ciała musiały się rozbryzgiwać po ścianach. Zwłoki wróciły niekompletne. No to muszę założyć, że krew, szczątki ludzkie są gdzieś na ścianach tego wraku. Niegodziwością jest, że on pozostał przez wiele miesięcy pod chmurką. To są zwłoki naszych zmarłych, które należało pochować, a wcześniej wrak zbadać dokładnie u nas w kraju. To są rzeczy oczywiste dla każdego. Ja nie muszę słuchaczom podpowiadać, co myśleć. Jest raport komisji sejmowej, który stwierdził, że były 2 wybuchy na pokładzie samolotu. Jest raport zagranicznych ekspertów, którzy mówią, że to skrzydło by ścięło każdą brzozę, a nawet dąb tej grubości, a nawet stalowy pal tej grubości. No to skoro są takie ekspertyzy zagraniczne, a nam się cały czas opowiada bajdury na temat tego, że brzoza powaliła samolot przy tej prędkości, to jest, proszę pana, tak jak dzieci się bawią i mają witkę brzozową, gałązkę. I jak rozpędzą tę gałązkę w znaczny sposób, zrobią takie, to są w stanie ściąć tej grubości pokrzywę.
rozpędzony samolot ze stalowym skrzydłem, jak naciera na coś, co sobie stoi i rośnie, to robi dokładnie to samo. I brzozy nie ma. Brzoza naprawdę musiałaby być tej grubości i pancerna, żeby urwała skrzydło. Jest pan za dyktaturą czy za demokracją i dlaczego? A to zależy od konkretnego przypadku, bo Józef Piłsudski był doskonałym dyktatorem przez jakiś czas. Jak odzyskiwaliśmy niepodległość, on musiał po prostu swoich generałów z pierwszej kadrowej, swoich kolegów z partyzantki i z konspiracji jeszcze wcześniej ustanowić ministrami, powiedzieć: ty się zajmiesz tym, ty się zajmiesz tamtym. I w dwudziestoleciu międzywojennym myśmy zbudowali Gdynię od zera na piaskach, plaży. Zbudowaliśmy miasto, zbudowaliśmy port z podłączeniami drogowymi do reszty kraju, proszę pana, genialne. I z połączeniami kolejowymi i ze wszystkim. Zbudowaliśmy w 20 lat, co teraz nam się nie udało autostrady jednej dokończyć przez 20 lat, drugiej niepodległości za Donaldów, Tusków i innych. Proszę pana, Centralny Okręg Przemysłowy. To była dyktatura. Józef Piłsudski zarządził. Ty za pomocą swojego wojska i pułkowników będziesz się tym zajmował, a ty, drogi kolego, tym. Dyktatura wojskowa. Dobra. No i mogę panu pokazać przykłady dyktatur wojskowych i niewojskowych, które dobre nie są. Wróćmy na nasze lokalne podwórko, jesteśmy w Pelplinie. Co najbardziej by pan polecił z naszej ziemi? Wcale nie marzę o tym, żeby nawałnica turystów przyjeżdżała tutaj, bo wtedy ja mam trudniejsze życie. No proszę pana, stoimy plecami do katedry, ona gdzieś tam jest za tymi murami. To jest perła architektury średniowiecznej, światowej. Widziałem parę katedr, włącznie z najsławniejszą być może katedrą Notre Dame w Paryżu. Nie ma drugiej takiej jak Pelplińska. Nabita zabytkami sztuki z przeróżnych epok, a jednocześnie nie wygląda jak muzeum, gdzie po prostu naćkano jedno przy drugim. Przepiękna katedra, która powala na kolana nie tylko religijne osoby. I katedra Pelplińska w niemieckich katalogach jest wymieniana jako rzecz, którą trzeba obejrzeć w pierwszej trójcy średniowiecznych zabytków. Malbork, jak turyści jadą do Malborka. Długie, puste, ceglane korytarze i kilka takich sal, kiedy rzeczywiście człowiek się naogląda średniowiecza w detalach. A u nas wchodzimy do jednego dużego pomieszczenia i jest 7 Malborków. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bóg zapłać, proszę pana. Również Bóg zapłać. I z przytupem jeszcze.